Dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w takim luźnym vlogu w poniedziałeczek. No, także ja wyszedłem dzisiaj już od prawniczki, byłem u psychoterapeuty na sesji i muszę się z wami podzielić wieloma informacjami, ale może wiać, bo coś czuję, że zaraz na deszcz będzie się tutaj nam zbierało. Posłuchajcie, chciałbym na wstępie podziękować wam za bardzo dużą ilość komentarzy, które otrzymałem od was w niedzielę pod filmem wczoraj, ponieważ naprawdę zrobiliście mi mega poprawę humoru. No, daliście mi otuchę, ciepło i się czuję, poczułem się zdecydowanie lepiej. I aczkolwiek dużo z was w komentarzu pisało, że dość słusznie, że mój adres, jak został wykorzystany i upubliczniony w internecie bez mojej zgody, jest to sprawa do UODO i jest to sprawa do sądu. I dzisiaj również złożyliśmy skargę do UODO o udostępnienie mojego adresu, jak i również w pozew też już dzisiaj poszedł do sądu. No właśnie, myślałem, że bez tego pozwu się zakończy to wszystko, że to będzie jakaś nauczka, że to będzie jakaś lekcja, że się wyciągnie wnioski ze swoich czynów, że się nie pomawia kogoś na podstawie jakichś tam brednych oskarżeń w internecie, że nie udostępnia się jego adresu. No niestety, no nie, żadnej lekcji zdecydowanie. To jeszcze wam powiem, że zaczynają wypływać na światło dzienne nowe fakty. Nowe fakty w tej sprawie zaczynają wypływać, mianowicie takie, że druga z tych administratorek, która akurat nie była ofiarą czegokolwiek, ale została zmanipulowana przez tą pierwszą osobę właśnie, co mnie pomawiała, ona też zaczęła otwierać oczy. Powiem wam szczerze, że wobec niej też się trochę rzeczy dziwnych działo i ona zaczyna też to już rozumować, otwierać oczy, że naprawdę coś tutaj było nie halo. Ja z perspektywy tego całego okresu uznałem, że było to zaplanowane działanie po to, żeby powiązać wiele wątków z niesłusznymi wątkami. Bardzo dziwnym trafem odnoszę wrażenie, że ta osoba chciała na mnie wybić po prostu i myślała, że jeżeli będzie hejtować, poniżać, oczerniać, pomawiać i tak dalej, no to że stanie się bardzo szybko dość osobą rozpoznawalną. Co dowodem były nawet te przeprosiny, które widzieliście we wczorajszym filmie. One były nieszczere i to nawet pani mecenas przyznała, że one były nagrane bez poniesienia jakiejkolwiek skruchy, konsekwencji, bez niczego, tylko żeby byle nagrać, żeby Kacper się zamknął. Wiecie, o co chodzi? Żeby Kacper wybaczył, ja chcę mieć to za sobą, narobiłam gnoju, przeprosiłam jako tako i żeby było wszystko ok. No niestety nie. Nie. Czekajcie, siebie poprawię. O, teraz tak. Ponieważ merytorycznie i do sedna. W tym piśmie, które ona otrzymała, były zarzuty, do których musiała się odnieść, każdego z kolejna, każdego z osobna, że nie groziłem jej w żaden sposób, że to nie ja, że ona nie ma na to żadnych dowodów, że ona nie poszła w ogóle do organów ścigania, że chciała mnie pomówić i tak dalej. Ona tego nie zrobiła. Ona powiedziała w tym nagraniu to, co dla niej wygodne. I słusznie zauważyliście w internecie, że ona była bardziej zajęta i przejęta wyglądem swoich włosów niż rzetelnymi przeprosinami za coś, co ona zrobiła. Posłuchajcie, ja stoję na takim stanowisku, że jeżeli komuś łatwo przychodzi kogoś poniżać, oczerniać, wyzywać, ośmierzać, narażać na hejt, na utratę zaufania, na utratę wartości w internecie, a nie umie już przeprosić, bo przeprosiny już ciężej przychodzą, bo trzeba przeprosić i trzeba powiedzieć prawdę, trzeba wyrazić skruchę, no to nie są przeprosiny. Bo jeżeli hejt, wyzwiska, poniżania były bardzo łatwe do zrobienia, a przeprosiny są trudne i to już przez gardło nie chce przejść, to nie są przeprosiny. To nie są przeprosiny. Zwłaszcza mając na względzie też nagrania i premedytację działania tej osoby, ponieważ ona
to akurat mogę Wam powiedzieć, co zrobiła jeszcze. Do wszystkich członków mojej grupy na Facebooku, znaczy się nie do wszystkich, no ale do większości, próbowała się nagrywać na Messengerze, gdzie ona zaczęła mówić, że to ja, ona była przekonana, że teraz ja ją straszę sądem i tak dalej, że ja jej zrobiłem krzywdę. Ona to nagrywała do ludzi, obcych ludzi, do członków mojej grupy na Facebooku. Żeby ludzie ode mnie stamtąd odeszli. I tak nie odeszli. Ludzie czekali na rozwiązanie sprawy i rozwiązanie sprawy przyszło szybciej niż się spodziewała. Ja stoję po konsultacji z moją panią mecenas, stoimy, bo to też nie jest takie łatwe, na takim stanowisku, że ona nie wierzyła w to, że ja podejmę kroki prawne, że ona w to nie wierzyła. Że ona po prostu z tego się śmiała, że ja nic nie zrobię. Ona była pewna siebie, że będzie mogła w dalszym ciągu mnie pomawiać, oszczerstwa kierować, bo ja i tak z tym nic nie zrobię. Jakież było moje zdziwienie, no i jej zdziwienie, że jednak zrobiłem, bo nie pozwolę sobie na to. I powiem Wam szczerze, że ona żadnej lekcji nie wyciągnęła. Żadnej refleksji. I nawet mogę Wam to też powiedzieć szczerze, że ona opublikowała te swoje przeprosiny na YouTubie, bo miała taki obowiązek prawniczy, że od prawnika, że ma nagrać film na YouTuba i przeprosić. Nagrała ten film, ja zwróciłem uwagę na to, że nie odniosła się do wszystkich zarzutów zawartych w piśmie i że nie powiedziała wszystkiego. W odpowiedzi dostałem ton agresywny, że ona kasuje te filmy, ona ma to w dupie, widzimy się w sądzie. Czy osoba, która chciała wyciągnąć jakąkolwiek refleksję, zachowuje się w tenże sposób? No nie. Czy osoba, która ma w sobie gram pokory, zachowuje się w ten sposób? No nie. Prawda jest taka, że mi jest cholernie dalej przykro, bo jednak to była moja administratorka, ja jej ufałem, pomagałem, wspierałem, kiedy tego potrzebowała. No ale niestety wyszło jak wyszło. No, dzisiaj byłem na kolejnej sesji u psychoterapeuty, czuję się lepiej. Na pewno zrobię dla Was live'a koło 20-21. Zrobię live'a. A ten vlog może się pojawić dopiero we wtorek, także to już tak będzie po live'ie i po tym wszystkim. Także mówię, wyszedłem od prawnika, od psychoterapeuty, jestem już w Niemczech, mówię, jeszcze się do Was odezwę, pogadam, co o tym wszystkim myślę. No i tyle, nie, moje kochane skarby. Także no niestety, no, skarga do UODO poszła. Z tego co wiem, kara finansowa za udostępnienie mojego adresu może być bardzo wysoka. Dodatkowa odpowiedzialność karna, bo sprawa nie będzie cywilna, sprawa jest karna. Sprawa jest karna w sądzie, w wydziale karnym i sprawa będzie rozpatrywana przez wydział karny. Czyli grozi jej surowsza odpowiedzialność do roku pozbawienia wolności, zwłaszcza, że zrobiła to z premedytacją, i zrobiła to za pomocą środków masowego przekazu. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zostanie skazana na karę pozbawienia wolności w związku ze sytuacjami, których nie mogę mówić. Niestety nie mogę tego mówić, bo to są jej prywatne sprawy. Ja absolutnie nie jestem upoważniony do udostępniania takiej informacji, ale te właśnie sytuacje prywatno-personalne, które dotyczą jej, mogą spowodować właśnie tą surowszą odpowiedzialność w sądzie. Surowszą odpowiedzialność, bo niestety no tam też jest no, dość grubo. Także no, biorę się za siebie, biorę się za ogarnięcie siebie, za... No nie zapomnę o tym, no, bo nie mogę zapomnieć, bo teraz czeka mnie cały proceder prawny i no, walka o swoje dobre imię, walka o odbudowanie swojego imienia na drodze sądowej. Niestety ja uważam, że człowiek, który chce naprawdę zmienić się, wyciągnąć lekcje z jakichś wniosków, przyjmuje tą pokorę i ma tą pokorę i przeprasza uczciwie. Tutaj niestety tego nie było. Tutaj tego zabrakło. Tutaj było, żeby zrobić swoje, jeszcze niedokładnie, nie merytorycznie, tak jak to powinno być, ale zarobić. Na pewno to też sąd weźmie pod uwagę, aczkolwiek no, z tego co ja wiem, akurat no, nie będzie to tak bardzo wzięte pod uwagę.
No, z tego co wiem, to bagno. Jest też zmieszana moja właśnie ta była administratorka druga, która odeszła pod wpływem manipulacji tamtej. I wiem, że u niej się też nie dzieje za ciekawie i że ona też podejmuje kroki prawne, bo wobec niej też się zaczyna teraz ferment dziać i podejrzewam, że to jest właśnie przez tą pierwszą administratorkę, że wokół niej się teraz dzieje ferment. Ale to wszystko wyjdzie z perspektywy czasu, także wszystko będzie rozstrzygnięte. Ja jestem w każdym bądź razie niewinny, nie zrobiłem nic złego, ja sobie nie mam nic do zarzucenia. Ja pomagałem, ja wspierałem, ja dawałem serce, ciepłe słowa. Prosiłem, żeby coś z tym zrobiła, nie zrobiła, to poszła do byłych hejterów, nagadała głupoty, za które niestety teraz musi ponieść odpowiedzialność. Niestety tak. Także takim akcentem chcę zakończyć dzisiejszy filmik. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Kocham Was bardzo i widzimy się w następnym filmie na kanale. Także dzisiaj wjechał dla Was filmik o pielęgnacji minimalistycznej z serum tołpy. No, mam nadzieję, że wybaczycie mi dość chaotyczny temat tego filmu, że tak chaotycznie się wypowiadałem, ale postawcie się też w mojej sytuacji. Także co, pędzę do domku. No i dziękuję Wam za to, że jesteście. Kocham Was.